Teatru Mega Kreacji pod naszymi auspicjami kolegi Łukasza Szymańskiego i moim. Teksty w większości napisaliśmy sami. Korzystaliśmy z jakiegoś doradztwa młodzieży, z ich podpowiedzi, pomysłów. Ćwiczyliśmy w tygodniu na próbach, tak żeby powstał taki piękny spektakl o nauczycielach i o młodzieży, bez których nie byłoby szkoły. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mam wielką przyjemność, wielki zaszczyt powitać Was tutaj na uroczystości. Jutro obchodzimy Dzień Pracowników Edukacji Narodowej, czyli wszystkich pracowników szkoły, ale tak naprawdę jest to święto wszystkich nas, a tym bardziej tak naprawdę uczniów, bo jutro macie wolne i świętujecie. Galerie. Uczyć nam się nie chce, bo niedługo ferie.
Minął wrzesień, najdłuższy miesiąc w całym roku. Sypią się oceny. Bardzo nas pytają, my tego nie chcemy. Wychowawca już z trudą. Jedynki przelicza. O tempora, o mores, wezwiemy rodzica. W końcu wywiadówka. Rodzice zdrapieni. System kar już drużyli. Już pusto w kieszeni. Muszę wszystko zaliczyć, ale nie mam czasu, bo niedługo wakacje. O mamusiu, ratuj! Ja chcę jechać do Anglii. Tatuś się nie zgadza. Myślę, że rodzice się ulitują moi i bilet do Londynu kupią syneczkowi. Cóż, że nie mam promocji, to nie moja wina. Nie chodziłem do szkoły i w tym tkwi przyczyna. Zdam to w następnym albo przystępnym roku. Nie wiem kiedy, bo spieszę się do samolotu. Chwała Bogu, że teraz, jeśli nasza młodzież wyjeżdża za granicę, to już nie pomóżesz. Lecz trud pracy, wysiłku, mozoł poznaje, wymowy się uczy, zwiedza obce kraje i o polskiej młodzieży znów na świecie głośno. My starzy się cieszymy. Nasze serca rosną. Prywatnie żartowałam.
No, to co to mamy na dzisiaj? Aha! Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i zachwyt. Bałkiewicz, podnieś to. Ale to nie ja, proszę pana. Bałkiewicz, nie interesuje mnie, to podnieś to. Zawsze mi się odbywa. Cicho tam. Dlaczego płaczemy z poetą, czytając ten harfowy poemat Szwajcarii? Dlaczego nie możemy oderwać się od cudów i czarów balladyny, a kiedy znowu skargi Lili Wenedy zadźwięczą, serce rozdziela się nam na kawały? Dlaczego? Dlatego, że Słowacki wielkim poetą był. Bałkiewicz, dlaczego? Niech Bałkiewicz powtórzy mi dlaczego. Dlaczego płaczemy, serce pory plecieć, pędzić? Dlaczego, Bałkiewicz? Wielkim poetą był. Wielkim poetą! Zapamiętajcie to sobie, nie robię, nie uki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie do głowy. A teraz proszę zacząć temat opracowania. Dlaczego w poezjach wielkiego poety, Juliusza Słowackiego, mieszka nieśmiertelne piękno, które zawsze zachwyca? Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam. Nie zajmuje mnie, nie mogę wyczytać więcej, jak jest trofej, i to mnie nie zachwyca. Ciszej tam, na Boga! To prywatna sprawa Białkiewiczównej. Białkiewiczównej stawiam jedynkę. Ale za co? To prywatna sprawa Białkiewiczównej. Białkiewiczówna widać nie jest inteligentna. Innych zachwyca. Ale innych też nie zachwyca. Jak może zachwycać, kiedy musimy czytać tylko my, którzy jesteśmy w wieku szkolnym? I to tylko dlatego, że zmuszają nas do tego siłą. Dlatego, że niewielu jest ludzi inteligentnych i na wysokości. Ciszej! Kiedy inteligentni także nie. Nikt, nikt, w ogóle nikt. Gałkiewiczówna, ja mam męża i dziecko. Niech Gałkiewiczówna przynajmniej dziecko oszczędzi. Może Słowacki nie zachwyca Gałkiewiczównej, ale nie powie mi chyba Gałkiewiczówna, że nie przywierca i duszy na wskroś Mickiewicz, Bajon, Puszkin. Ale słowo daje, nikogo nie przywierca, nikogo! Gałkiewiczówna, to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać, a więc zachwyca. Pelaszkiewiczówna, niech Pelaszkiewiczówna wykaże mnie, Gałkiewiczówny i ogólnie wszystkim piękno, któregoś cenniejszych ustępów. A jeśli jeszcze ktoś się odezwie, to zarządzę wypracowanie klasowe. Musimy móc, bo z dzieckiem będzie katastrofa! Wychodzi, nam na tę wiedzę szkodzi. Kochani wychowawcy, zlitujcie się łaskawcy. Katowi nam skróć się, bo wiedzy wyrzuć się. Nie róbcie z nas Einsteinu, pytajcie trochę mnie. Jasna rzecz, nie zrozumiał, że nie zakurwał nic.
Sylwester nasz nowy drugi, impreza aż po świt. Śmiej się z każdego ruchu, śmiej się, śmiej. Echną twoje głosy, będzie ich mniej. Śmiej się, cały strach minie, uśmiech proszę. Wszystko warto jedynie obracać w śmiech. Dzisiaj już każdy mieszkał zna i chęć smurgu. Chemii też się nauczyć da, gdy się wierzy w cud. Z matwy pięć na wływie gol, bo tak dobrze szło. Dziś znów jest rock'n'roll, więc trzeba uczcić to. Śmiej się z każdej głupoty, śmiej się, śmiej. Będą twoje głupoty, będzie ich mniej. Trafiają się też chuligani. Podobno dawni nie znali. Krótko mówiąc, źle się dzieje. Młodzież zła, młodzież szaleje. Lecz kto z nas był za młodu święty? Czy ta prawda nas nie wzrusza? Dla poparcia argumenty podam z pana Tadeusza. Kiedy sędzia grzeczności prawił nam kazanie, wtem poeta dla ścisłości wtrącił bardzo mądre zdanie. Wtem złotą tabakierę brzątnął pod komorzy i rzekł: mój sędzio, dawniej było jeszcze gorzej. Więc, że młodzież była lepsza, to bierutne widać bzdury. Nie będę więc się uczył, bo czekam do matury. Teraz nie wiem, czy moda i nas starych zmienia, czy młodzież lepsza, ale widzę mniej zgorszenia. Kiedyś, gdy bunt urwie przekuczał ryki, przyjdzie rozsądek, młodzież zebrze szyki i absolwentom losu pozazdrości będzie chęć miała słuchać o przeszłości wykładów swoich biednych bakałaszy, których się młodych sukces wiecznie marzy. Pokazałeś mi z kasztanowych kurz, doliny całych mgłach i winach. Pokazałeś mi zielony bruszcz na czerwonych, zwieszonych winach. Pokazałeś mi pył gwiaździstych miast, rozsypany na głębokiej wodzie. Pokazałeś mi łabędzia z gwiazd, lecącego niebem na zachodzie. Pokazałeś mi dal i wyż. Więcej niż pojąć mogę. Pokazałaś mi róże i krzyż, i ze, i kosu, i drogę. Yeah.
Państwa, brawa! Dziękujemy serdecznie wykonawcom, tutaj zespołowi, który akompaniował. Tutaj proszę bardzo panu Andrzejowi, który również obsługuje tę imprezę. Przygotowali dla nas. Pani Ewa Kowalska, bardzo proszę. I pan Łukasz Szymański. A z okazji tego święta, które czeka nas jutro, życzę wszystkim Państwu sukcesów w pracy, no i myślę, że samych takich radosnych chwil z przebywania w szkole. Dziękujemy bardzo. Trzecia, ja proszę, żeby zostało.